Tradycyjnie muszę zadać to pytanie, jak podobał się polonez? Jakże mógłby ci się nie podobać? Może tak zacznijmy. Był piękny. Młodzież naprawdę stanęła na wysokości zadania. Myślę, że to nie tylko moje zdanie i moja ocena, ale wszystkich, którzy obserwowali ten piękny taniec. Czy dyrektor ma też jakiś wpływ na poloneza? Czy może coś doradzić, czy po prostu przychodzi i ogląda efekt finalny? No, zależy. Niekiedy może mieć i wpływ. W czasie prób często też konsultowaliśmy się ze sobą, jaki najlepszy będzie układ. Wszyscy mówią o stresie uczniów, ale przecież dyrektor też przemawia na początku, też musi chwilkę zatańczyć poloneza, czy dyrektor się stresuje? Powiem tak, stres zawsze towarzyszy. Myślę, że już po kilku latach trochę ten stres jest mniejszy, prawda? Ale też w pewnych momentach nam pomaga, bo jesteśmy tacy bardziej zwarci, gotowi i troszkę stresu nie zaszkodzi. Dziś jest studniówka, niebawem matura i uczniowie ostatnich klas opuszczą mury szkoły. Czego najbardziej brakuje nauczycielom? Tych codziennych spotkań w klasie, na korytarzu, czy może tej dumy z sukcesów na polu sportowym, artystycznym? Tyle powiem w ten sposób, przynajmniej ja, jako już ten długoletni nauczyciel, dzisiaj właśnie taką refleksja mi przyszła do głowy, że ile ja już pokoleń wypuściłam spod swoich rąk i tak pewno nauczyciele również o tym sądzą. Patrzymy, kolejne pokolenie nas opuszcza, przyjdą następni. Jest to piękne, bo teraz widzimy, jak ta młodzież przez te 4 lata, będąc tutaj w naszej szkole, dojrzała, tak? Że przyszły młode dzieci, które były zagubione, a dziś mamy piękne kobiety, dorosłych mężczyzn, którzy już ruszają w to dorosłe życie. I chciałabym, aby wszystkim im to życie dorosłe się naprawdę udało, aby osiągnęli swoje wybrane cele, aby zrealizowali swoje marzenia. Dzisiejszego wieczora powitaliście wszystkich gości studniówki. Tańczyliście także poloneza. Ile trzeba odwagi, żeby tyle brać na swoje barki? Wydaje mi się, że chociaż kilogram mi się przydał. Nie, naprawdę to bardzo dużo jednak, bo to jest presja w pewnym sensie jakaś presja jednak na nas ciąży, ale myślę, że jakoś daliśmy radę. Tak naprawdę reprezentujemy szkołę tańcząc, więc wydaje mi się, że daliśmy radę. O. Tańcząc i prowadząc tak naprawdę. Oczywiście. Śmiało można powiedzieć, że jesteście twarzą tej szkoły. Często was można było spotkać na różnego rodzaju apelach czy innego typu wydarzeniach. Czy to uodparnia na stres, tak jak dziś? Wydaje mi się, że trochę na pewno uodparnia, bo jesteśmy trochę przygotowani do tego, ale stres zawsze pozostaje. No jednak te 3 lata nas jakoś przygotowały do tego. Jednak nie można porównywać tych wszystkich apeli, sympozji do właśnie dzisiejszego wieczoru, bo jednak to jest najważniejszy wieczór w życiu każdego absolwenta tej szkoły. Dokładnie. Prawie minęły te 3 lata. Czego najbardziej będzie wam żal, gdy opuścicie szkołę? Za czym będziecie tęsknić? Na pewno za uczniami i za nauczycielami, bo po prostu idzie się przywiązać do tych wszystkich ludzi. No i za tym miło spędzonym czasem przede wszystkim, oczywiście. Bo jednak spędziliśmy tutaj praktycznie 4 lata już. Niedługo będą 4 lata, więc jednak idzie się przyzwyczaić do tego wszystkiego. Studniówka trwa. No niestety, będzie musiała się niedługo skończyć, później wracacie do nauki, matura. Na jakie studia się wybieracie? Jaką maturę zdajecie? Ja zdaję maturę oczywiście podstawę z podstawowych przedmiotów, czyli matematyka, polski i angielski, dodatkowo rozszerzony angielski i matematyka. Ponieważ chciałbym się dostać na wymarzone studia, żeby później, żeby spełniać swoje marzenia, o, może w ten sposób, bo tak naprawdę od matury zależy dalsze nasze życie. No, ja polski i angielski.
planuję iść na pedagogikę do Poznania, ale to jeszcze są takie na razie malutkie plany. Zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze w praniu w sumie. Dobrze, dajmy spokój tej przyszłości. Dziś jeszcze bal trwa. Czy bawicie się tylko w swoim gronie, czy porywacie nauczycieli, wychowawców do tańca? No, dopiero jest początek, ale mamy nadzieję, że tutaj kilku nauczycieli da się porwać do tańca. Oczywiście, już nasza wychowawczyni, pani Agata Buchali, pozdrawiamy bardzo. Już się dała porwać do tańca, także nauczyciele są naprawdę bardzo chętni, żeby ich porywać, także noc przed nami. Tak, mamy calutką noc, więc wszystko może się zdarzyć. Dziewczyny, wiadomo, mają bardzo, bardzo dużo przygotowań. A wy też, fryzjer, kosmetyczka, czy nie? Nie no, staraliśmy się przygotować jak najlepiej, tak, fryzjer tutaj 2 dni, 3 dni przed, żeby nie było tego widać, że świeżo. No kosmetyczka, no to nam raczej nie potrzeba, ale zawsze tam delikatny make-up, tutaj po policzkach, nosek przepudrować, to może. U mnie na przykład fryzjer za bardzo nie jest potrzebny, jak widać na załączonym obrazku. Ale czy sam fryzjer wystarcza, czy trzeba, nie wiem, siłowni, fitnessu? Niektórzy właśnie myślą, że jak przypakują jeden dzień przed, to będą lepiej wyglądać, ale ja preferuję naturalną moją strukturę ciała urodę, tak i... Nie, my właśnie z kolegami jesteśmy tego typu chłopakami, nie potrzebujemy żadnych fitnessów, żeby dobrze wyglądać, ani dziewczyny do dobrej zabawy. Dokładnie tak. A ja się na ten temat nie wypowiadam. Trzeba iść na parkiet. Co z tańcem? Czy wystarczą właśnie naturalne umiejętności, czy może kurs tańca? Myślę, że naturalne umiejętności. No, jeśli chodzi o taniec, no to raczej to jest wrodzona cecha, bo nie zawsze da się nauczyć człowieka, co po prostu nie czuje tego rytmu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy jest jakaś pani nauczyciel, którą chcielibyście szczególnie porwać dziś do tańca? Tak. No szczególnie chcielibyśmy porwać naszą panią wychowawczyni, panią Barbarę Witkowską. Jednakże dzisiaj szybciej ucieka ze studniówki, także jesteśmy smutni, ale jesteśmy na pewno ograniczeni czasowo, żeby właśnie do tego dotrzeć. No i jest wiele nauczycielek naprawdę, bo darzymy je wielkim szacunkiem i dzięki temu możemy teraz się tak jakby pokazać w tańcu. Teraz musimy się pośpieszyć, póki jeszcze muzyka gra i wszystkie panie są na parkiecie. Co trzeba zrobić, żeby w dniu studniówki wyglądać jak milion dolarów? Iść do kosmetyczki i do fryzjera. I w ogóle urodzić się piękna. Tak jakby... No. Krąży taki mit, że to są całe tygodnie, nie wiem, przygotowań, wybierania sukienek. To prawda, czy pół dnia w internecie, na jakimś portalu i kiecka jest? No, pół dnia starczy, czasami jeden dzień, ale zwykle starcza. Dokładnie. Jest pewna taka zagadka, nie mogę jej rozwiązać. Po co wam te podwiązki? Nikt tego nie wie. Żeby ładnie na zdjęciach wyglądało. Albo żeby kusić partnera. I tu się rodzi pytanie, czy wy się nie boicie pokazywać tych podwiązek? Zobaczy babcia, dziadek, wujek powie, mój Boże, co ta dziewucha wyczynia? Nie, to już tradycja. No. Jak myślicie, dziś się tak wyszalejecie, jutro nie wiem, może będzie różnie ze zdrowiem. Kiedy jesteście w stanie wrócić do nauki? We wtorek. Dokładnie. Ale który wtorek? Za tydzień. No w ten, niestety. Ten w marcu? Tak, dokładnie. Oh,
przyglądałem się polonezowi, zauważyłem, że jedna z pań tańczyła, druga nie. Dlaczego tak? No ja to już opuściłam te progi szkoły i tak jakoś wyszło. Zostałam jako osoba towarzysząca zaproszona. A ty nie bałaś się tańczyć poloneza, tego stresu, tej odpowiedzialności? Nie, nie bałam się, dlatego że zawsze marzyłam o tym, żeby tańczyć poloneza w ostatniej klasie technikum. Właśnie, czyli nie trzeba było namawiać, nie musiał tata, mama, brat, siostra namawiać? Nie, nie trzeba było mnie namawiać, dlatego że zawsze chciałam tańczyć poloneza w technikum. Czy można mówić o modzie studniówkowej? Czy coś jest modne, coś trzeba mieć, coś trzeba założyć na siebie? Wiadomo, obowiązkowa jest czerwona podwiązka, czerwone majtki. No i wiadomo, są takie przesądy maturalne, żeby zdać maturę. A z czego zdajesz maturę? Rozszerzoną zdaję z języka polskiego i bardzo pozdrawiam panią Iwonę Mielczarek. Pani Iwona już pozdrowiona, a teraz powiemy tak między nami, przecież nikt się nie dowie, czy chłopaki w zespole szkół technicznych umieją tańczyć. Tak, oczywiście umieją tańczyć, a zwłaszcza z 4C. Panowie,